Okej. Okay. Dzisiaj przyszła do mnie paczuszka z Allegro, nadana paczkomatem. Jest to pasta lutownicza SMD czy SMT. Na opisie mają tam SMT, zaraz wam zresztą pokażę opis aukcji na Allegro. Dlaczego ją kupiłem? Ponieważ poprzednie dwie pasty, które zamówiłem na AliExpressie, nie dotarły do mnie. Była to pasta jedna, która miała temperaturę 180 stopni, a druga 138, czyli tak zwany bismut. No i niestety zaginęły po dotarciu do Polski. I tak to wygląda sytuacja, jeżeli są paczki z AliExpressa, które nie mają statusu śledzenia w Polsce. I prawdopodobnie wiem, która firma za tym stoi, bo czytałem komentarze w internecie na temat tej firmy, gdzie trafiają właśnie na ich sortownie paczki, które są numery nieśledzone, i bardzo dużo ludzi narzekało, że giną im przesyłki. A to ma z nimi Poczta Polska jakąś tam umowę, z tego co tam wyczytałem. Dlatego teraz każdą paczkę zamawiam z AliExpressa ze statusem śledzenia. I zamówiłem przez Allegro. Paczka doszła. Zaraz wam pokażę zresztą. Na Firefoxie się przełączę. Firefox. Jest to cyna pasta lutownicza SMT. 24 zł. Z przesyłką wyszło mnie tam 30 chyba. 2 zł czy jakoś tak. Na zdjęciu widać, że te pojemniki niby są takie bardzo duże, nie? Jak to wygląda, jak jakiś pojemnik do farby. Ale okej. Opis. Cyna pasta lutownicza SMT, zastosowanie na telefon komórkowy, przemysł komórkowy, cyfrowy, precyzyjne lutowanie płytek drukowanych SMT, proces lutowania BGA i TP lutowania polega tylko na zbliżeniu grotu lutownicy do topnika i robi się piękna łezka, silnie napięcie powierzchni ściąga cynę. Okej, dane techniczne. Tak, temperatura lutowania 183 stopnie, stop 63 do 30, ołów 37. Cyna 63, ołów 37. Wielkość cząstek 25-38 mikromilimetra, czy jakoś tak, nie wiem. No i tak to właśnie tutaj wygląda. Sprzedający Apex 102 bardzo szybko wysłał paczkę, dosłownie ekspresowo. Zaraz po wpłacie już miałem informację, że jest gotowa do nadania. No i dobra. Przełączę się teraz na OBS-a i ją rozpakujemy. Rozpakujemy to cudeńko. Zastanawiałem się, czy brać jakąś strzykawkę, ale wziąłem coś takiego. Wow, fajne. No. Dosyć takie małe to jest opakowanie. Ale mamy tutaj super w środku. W środku, w środku, w środku. Nic nie ma. Jestem w szoku, nawet paragonu nie dał. No, jakby go tak coś kurde dupnął bez paragonu. No okej, mniejsza z tym, co mnie to obchodzi. No, w zasadzie no powinno, ale dobra. Mniejsza z tym. Co my tu mamy? To jest ta cena, którą można znaleźć na AliExpressie, tylko mówię, jakbym zamówił na AliExpressie, to bym czekał z 2 miesiące. Nie chciało mi się czekać. 30 zł, także dużej różnicy praktycznie nie ma. Tylko jedyna rzecz, którą żałuję, że to nie jest z bizmutem 138 stopni, bo jeszcze mniejsza temperatura topnienia i można lutować tym elementy bizmutem, które są bardzo delikatne. Mamy takie opis tej pasty, tej cyny 183 stopnie. Staram się jak najbliżej, żebyście zobaczyli każdy szczegół. High performance, no clean. Ok, przechowywanie 0-10 stopni. Czyli co, najlepiej ją gdzieś w lodówce trzymać czy coś. Opis jakiś.
Coś po chińsku napisane. Niestety nie znam chińskiego, także wam nie powiem. No i co? Od góry mamy taką plombę. No i co? Trzeba ją rozpakować. Zobaczyć ją, jak ona sobie będzie wyglądała w tym pudełku. Dosyć solidnie to jest tutaj zabezpieczone. Ok, mamy. Ja na chwileczkę położę tutaj na tym. Co tu by wziąć? Jakąś płytkę. Ok, dobra, mam. Znalazłem jakąś płytkę. I wezmę jeszcze coś, żeby tak ciutkę tej cyny gdzieś rozprowadzić. Dobra, otwieramy pudełko. Wow. Tworzone. Pod spodem mamy jeszcze jakieś takie kółeczka. Nie wiem, po co to jest. Się reklama. Oczywiście, reklama. Jak zwykle. Spoko. I co? I pasta jest zabezpieczona takim sreberkiem, jak mamy krem Nivea na przykład. Się postaram to otworzyć. Jakoś zgrabnie. Żeby dostać się do tej pasty. Okej. Mam nadzieję, że nie będzie zaschnięta. Pasta wygląda w środku tak. Sprawdzamy jej lepkość. W tym celu wezmę, wbiję. Ok, mięciutka jest. Jak taka plastelina. Widzicie? Jak wchodzi. Miękka jest. Można ją nabrać nawet. Dobra, sobie troszeczkę nabrałem jej na pincetkę. Teraz załóżmy, chciałbym ją gdzieś tutaj rozprowadzić na płycie, nie? Zrobię taki mały test. Spoko. Zmarowałem tą płytę. Nie wiem, czy to mi wyszło tak, jak bym tego sobie życzył. Ale okej. O. Tutaj naniosłem taki kawałek. To nawet za dużo na tego pada. Szkoda mi marnować nawet tej pasy troszkę. Dobra, zrobię szybkiego testa. Biorę stację Hot Air. Spróbuję to rozgrzać szybko. Zobaczymy, jak to się topi. Dobra, ja mam tu już stację. Zrobimy szybkiego testa, żeby już po prostu był filmik w jednej części. Dobra, mam podłączoną. Ile mam stopni ustawione? O Boże, 100 trzeba dać. Dam 200. Zobaczymy, 200 stopni na stacji Baku 858D. Kiedyś kupiłem tą stację, taka amatorska. Albo damy 220 stopni. 220 stopni na Baku. 221. Nadmuch damy na
4. Lecimy z koksem. Jak to się roztopi? Ja tu postaram się jak najlepsze zbliżenie zrobić, żebyście widzieli, jak to się w ogóle topi, czy coś w tym stylu. No i lecimy. 220. Na razie nic. Dobra, chyba staram się dać większą temperaturę i większy nadmuch. Damy nadmuch 5, damy 240. 240. No i nie wiem, czy już nie mam grzałki zrypanej. Na szczęście kupiłem nową. A coś szczerze, grzałkę zrypaną już w tej stacji. Niby dmucha gorącym, ale czy to jest 200 stopni? Coś słabo mi to idzie. Ręczny powiedział, że fatalnie. Wręcz bym powiedział, że fatalnie. A może się po prostu tak jeszcze płyta nie rozgrzała. Nie no. Myślałem, że coś będzie po prostu, że będzie to wyglądało całkiem inaczej. No za cholerę nie chce mi się rozpuścić ta cyna. W sumie nie wiem, czy to zależy od jakości stacji. Czy od jakości tej cyny. Już tyle ją grzeje, że ona już powinna przy tej temperaturze, przy takim zbliżeniu, jeszcze podwyższe może. No dobra, ustawimy 280. Nie, 270 dam. Być może po prostu
Nie, no powiem, że masakra jakaś. Spróbuję coś innego. Na razie stacji nie będę odkładał, żeby się studziła. Wezmę trochę topnika. Dobra, mam tu taki topnik. Ja sobie postaram to trochę dać topnika. Zobaczymy, czy z topnikiem pójdzie lepiej. Widzicie? Naniosłem trochę topnika. Lecimy z tym koksem. Chyba grzałka mi już się stagowała. Jest niemożliwe, że przy 270 stopniach topnik by tak reagował. Dobra, tam większy nadmuch. Dokładnie. Grzałka do wymiany w mojej stacji jest na 100%. I to dzisiaj zrobię. Bo już widzę, że w ogóle nie daję rady. Zrobię jeszcze inny test. Podłączę lutownicę zwyczajną. Zobaczymy, jak pójdzie na grotówce. Dobra, gdzie ja się tu mogę podłączyć? Już nie mam miejsca w ogóle, nawet widzę. Co my tu mamy? Tego zasilacza odepniemy. Włączymy stację, ustawimy 230, a dam 240 stopni. Na takiej. WEP. Model dokładnie WEP. 937D kupiona kiedyś na Allegro, nie wiem, za 100 zł. Zobaczymy, czy pójdzie tutaj normalnie wszystko. Żeby ją sprawdzić, czy jest rozgrzana, ja wam pokażę już tutaj, że topi cynę. No, bez problemu. Nie ma problemiku. Dobra, wyczyścimy grota. Grot idealnie czysty. I zobaczymy, czy to jakoś fajnie puści przy tej. No, superancko. Złapało. Jeszcze mamy tutaj. O. Ładnie łapie. Rozpuszcza. Bez problemu. Czyli mamy
stację hot air, grzałka do wymiany dzisiaj pójdzie, bo niestety tym się nie da już nawet nic zrobić kompletnego, także na pewno się przyda do jakichś tam prac w moim amatorskim warsztacie januszowatym, że tak powiem. I co? Nie chciałem jeszcze czekać na zakup z AliExpressa, więc kupiłem sobie na Allegro i nie żałuję wyboru. Także to by było na tyle, co trzeba powyrzucać, posprzątać i zabieram się za jeszcze inną robótkę, bo muszę zrobić sobie jeszcze jeden motyw z odbiornikiem z Xboxa 360. Czy uda mi się go jakoś podłączyć, żeby diody świeciły? Ok, to wszystko. Pozdrawiam. Trzymajcie się.